Tragiczny wypadek w polskim mieście. Auto ciągnęło 17-latkę przez 1,5 kilometra. Do makabrycznego wypadku doszło w środę 24 stycznia na przejściu dla pieszych w miejscowości Cielcza niedaleko Jarocina, województwo wielkopolskie. 17-latek został uderzony na pasach najpierw przez jeden samochód, a potem przez drugi jadący z naprzeciwka. Szczegóły zdarzenia są wstrząsające. Tragedia pod Jarocinem. Nie żyje 17-latek. Do tragicznego wypadku drogowego doszło w środę 24 stycznia nad ranem na drodze gminnej na przejściu dla pieszych przy ulicy Poznańskiej w Cielczy koło Jarocina. Służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu chwilę po godzinie 7. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Jak się później okazało, wypadek miał znacznie bardziej dramatyczny przebieg. Auto ciągnęło nastolatkę przez 1,5 kilometra. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że przechodzący na pasach 17-latek został potrącony przez samochód osobowy i zginął na miejscu. Gdy zajechaliśmy, okazało się, że ciało znajduje się jednak 1,5 kilometra dalej na drugim pasie jezdni w przeciwnym kierunku jazdy pierwszego samochodu, powiedziała oficer prasowa jarocińskiej policji, aspirant sztabowa Agnieszka Zaworska. Według ustaleń służb i prokuratury, po uderzeniu nastoletniego mężczyzny przez pierwszy samochód, po chwili najechał na niego także drugi jadący z przeciwnej strony. 17-latek został ponownie potrącony i ciągnięty przez pojazd przez około 1,5 kilometra. Dlatego ciało pokrzywdzonego znalazło się w innym miejscu, znacznie dalej. Policja wyjaśnia szczegóły tragicznego wypadku. ASP. Agnieszka Zaworska z miejscowej policji w rozmowie z serwisem jarocińska.pl potwierdziła te doniesienia. 54-letni mieszkaniec gminy Jarocin kierujący Seatem Alhambra potrącił na przejściu dla pieszych 17-letniego mieszkańca gminy Jarocin. Następnie prawdopodobnie ciało zostało zahaczone przez inny pojazd i zostało przemieszczone około 1,5 km dalej od miejsca zdarzenia, przekazała. Lekarze, którzy pracowali na miejscu zdarzenia, stwierdzili zgon nastolatka. Policja wyjaśnia szczegółowe okoliczności zdarzenia. Ustalamy kierowcę drugiego samochodu, ponieważ na miejscu zdarzenia znajdował się tylko pierwszy z kierowców, przekazała oficer prasowa.